Marian Spychalski został wybrany przewodniczącym Rady Państwa w kwietniu 1968 roku. Teoretycznie był to awans. Od tej pory nawet miał siedzibę w Belwederze. W praktyce jednak był to typowy kopniak w górę. Wcześniej był ministrem obrony narodowej, ale już od jakiegoś czasu Gomułka tracił do niego zaufanie. Poza tym okazało się, że są politycy komuniści znacznie silniejsi od niego. Był to Moczar i jego frakcja, którzy go wygryźli, a z kolei towarzysze sowieccy, towarzysze z Moskwy też stracili do niego zaufanie. Jego rola od początku do końca była dekoracyjna, nie poradził sobie nawet z zadaniem, które początkowo mu wyznaczono, mianowicie jako członkowi biura politycznego, próbowano mu powierzyć opiekę nad wojskiem. Jednak po 3 miesiącach sprawy te zaczął przejmować Moczar. Mógł mieć jedynie taką satysfakcję, że jako teoretycznie najważniejszy człowiek w państwie, w każdym czy niemal w każdym urzędzie państwowym miał swój portret i portret ten wisiał w niebyle jakim towarzystwie, bo w towarzystwie portretu pierwszego sekretarza partii, rzeczywistego człowieka numer 1 Władysława Gomułki i premiera Józefa Cyrankiewicza. Nie mamy pojęcia, mówił...